Znamy już pojęcie cyfr znaczących i wiemy, jak obliczać, ile jest cyfr znaczących w danej liczbie, którą ktoś nam podał. No a teraz zrobimy sobie przykład, w którym zobaczymy, jak się wykonuje obliczenia za pomocą liczb, gdzie istotna jest liczba cyfr znaczących. Zróbmy taki bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że mam dywan i chcę obliczyć pole tego dywanu. No więc dywan jest prostokątny, więc to, co robię, to mierzę wymiary. Długość dywanu zmierzyłem. I ta długość dywanu wynosi 2,09 m. Czyli zmierzyłem z dokładnością do setnych części metra, czyli z dokładnością do centymetrów. Mam taką miarkę, z dokładnością do centymetra mogę zmierzyć długość i również szerokość. Zmierzyłem z taką dokładnością i wyszło mi, że to jest 1,69 m. Czyli takie są wymiary mojego dywanu. No i teraz żeby obliczyć jego pole, to to trzeba po prostu pomnożyć te dwa wymiary przez siebie. Tak się liczy pole prostokąta. Czyli muszę pomnożyć 2,09 metra przez 1,69 metra. No to, żeby sobie przyspieszyć trochę, to ja to obliczę na kalkulatorze. Czyli mamy tak: 2,09 razy 1,69 69 to jest 3,5321. 3,5321 metra kwadratowego. No bo metr razy metr to będzie metr kwadratowy. No i można by teraz powiedzieć, że to jest wynik. No ale ten wynik nie jest do końca dobry. To znaczy, nie do końca prawidłowo jest podana postać tego wyniku. Dlatego, że ona sugeruje, że ja zmierzyłem to pole. Z bardzo dużą dokładnością, z dokładnością do 10 tysięcznych części metra kwadratowego, bo tutaj podałem aż 5 cyfr znaczących, że to jest 3, 10 tysięcznych metra kwadratowego. No ale to nie jest prawda, dlatego że te wymiary, których ja tutaj użyłem do obliczenia tego wyniku, ja zmierzyłem z dokładnością tylko do trzech cyfr znaczących. Tutaj mamy tylko 3 cyfry znaczące, tutaj też mamy tylko trzy cyfry znaczące. No więc nie mogę podać wyniku, który jest podany z większą dokładnością niż dokładność tych liczb, których użyłem do jego obliczenia. No i ogólna zasada jest taka, że w tym wyniku nie może być więcej cyfr znaczących niż w którejkolwiek z tych liczb, której użyłem do tego obliczenia. Tutaj akurat w obu tych liczbach mamy trzy cyfry znaczące, więc wynik też będzie miał trzy cyfry znaczące. Gdyby tutaj na przykład było 3, a tutaj 2, no, to w wyniku bym mógł mieć tylko dwie cyfry znaczące, bo nie może być ich więcej niż w którejkolwiek z tych liczb, których użyłem do obliczenia. Czyli tutaj muszę się ograniczyć do trzech cyfr znaczących, czyli muszę to zaokrąglić. Tutaj mam to, co muszę odrzucić, to jest dwójka, no więc muszę zaokrąglić w dół. Więc tak naprawdę ten wynik powinien podać w takiej postaci, że to jest 3,53 m kwadratowego. No i teraz. To odpowiada tej dokładności, z jaką zmierzyłem wymiary tego dywanu. No dobrze, zróbmy sobie kolejny przykład. Powiedzmy, że chcę ułożyć płytki w łazience na podłodze, albo może jakiś fachowiec je ułoży, ale ja potrzebuję kupić te płytki, więc chcę wiedzieć, ile tych płytek mam kupić. No więc mierzę powierzchnię mojej łazienki. No i znowu zakładam, że podłoga w moim łazience jest prostokątna. No, i mierzę jej wymiary. No i tutaj jeden wymiar zmierzyłem i wyszło mi, że to jest 2,75 m. No a zmierzyłem ten drugi wymiar dokładniej. No nie wiem, mogłem na przykład użyć miernika laserowego, który ktoś mi pożyczył, i wyszło mi, że ten wymiar jest 3,071 m. Czyli tutaj zmierzyłem z dokładnością do części tysięcznych, z dokładnością do milimetrów, a ten wymiar znam tylko z dokładnością centymetrów. No i wiem też, że płytka ma pole czyli moja płytka ma pole równe 0,0512 m kwadratowego. Czyli takie jest pole jednej płytki. I z takich płytek chcę ułożyć podłogę. No to jeżeli teraz chcę wiedzieć, ile takich płytek potrzebuję, to muszę pole mojej podłogi podzielić przez pole płytki, będę wiedział, ile sztuk płytek będę potrzebował kupić. No zacznijmy od obliczenia, jakie jest pole tej podłogi. Pole tej podłogi jakie jest? No to znowu trzeba po prostu pomnożyć te dwa wymiary przez siebie, czyli 2,75 m pomnożyć przez 3,071 metra. No i tutaj, tak jak mówiłem, mamy trzy cyfry znaczące, a tutaj mamy cztery cyfry znaczące. No dobrze, wykonajmy teraz to mnożenie. Wezmę sobie kalkulator. Czyli muszę pomnożyć 2,75 przez 3,071. To będzie 8,... 4, 4, 5, 2, 5. Jeżeli dobrze zapamiętałem, zgadza się. Metra kwadratowego. Czyli takie jest pole podłogi w mojej łazience. No i teraz moglibyśmy mieć ochotę zaokrąglić ten wynik tak, żeby nie było tutaj więcej cyfr znaczących, niż jest w tych liczbach, których użyłem do, do tego obliczenia. Czyli tutaj powinienem, wydawać by się mogło, zostawić tylko 3 cyfry znaczące. Dlatego, że tutaj mamy trzy cyfry znaczące, tutaj mamy co prawda cztery, ale wynik nie może mieć więcej cyfr znaczących niż, niż którakolwiek z tych liczb, które użyłem do obliczenia. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego, że jeszcze nie skończyłem moich obliczeń, bo mnie nie interesuje to pole. Ono nie jest ostatecznym wynikiem moich obliczeń. Mnie interesuje, ile płytek ja potrzebuję do tej łazienki. Więc to, co muszę jeszcze zrobić, to muszę podzielić to pole podłogi w łazience przez pole pojedynczej płytki. No, i teraz, gdybym zaokrąglił w tym momencie, to tak naprawdę wprowadziłbym dodatkowy błąd. To by było źródło dodatkowej niedokładności. Dlatego zaokrąglenia robimy dopiero na samym końcu obliczeń. Czyli na razie ja biorę cały ten długi ułamek 8,44525 i to dzielę przez pole pojedynczej płytki, i dopiero na samym końcu dokonam zaokrąglenia. Tutaj jeszcze są jednostki metry kwadratowe. Dlatego, że gdybym zaokrąglił w czasie wykonywania obliczeń, w czasie kiedy są te kroki pośrednie, to to by było tylko źródło dodatkowej niedokładności. Więc tak długo jak wykonujemy obliczenia, to trzymamy pełną precyzję, wszystkie te cyfry, które tutaj mamy, a dopiero na samym końcu zaokrąglimy ten wynik. Uwzględniając to, ile jest cyfr znaczących, no dobrze, no to obliczmy, ile to będzie. Czyli mam. 8,44525 podzielić przez 0,0512. No i to wychodzi taka liczba 164,9462891. Czyli to jest 164,9462891, tutaj metry kwadratowe się skróciły, no i bardzo dobrze, to wychodzi w sztukach. To nie ma żadnej jednostki, to, są, to jest liczba sztuk. No i teraz ile tutaj cyfr znaczących powinienem podać w tym wyniku ostatecznym? No tutaj miałem 4 cyfry, tu miałem 3 cyfry, tutaj też mam 3 cyfry znaczące. W tej liczbie, która mówi jakie jest pole pojedynczej płytki. Czyli ten wynik nie może mieć więcej niż trzy cyfry znaczące, no bo do tego liczenia użyłem tych trzech liczb, tych dwóch wymiarów i tego pola. Więc tutaj powinienem dostawić tylko trzy cyfry znaczące, więc muszę to zaokrąglić do trzech cyfr znaczących. No to tutaj akurat po prostu muszę uciąć to, co jest po przecinku. No i tutaj po przecinku mam dziewiątkę, więc muszę to zaokrąglić do góry, czyli to w przybliżeniu będzie 165 płytek. I taki jest ten wynik z taką dokładnością, jaką tutaj mam, jaką tutaj dysponuję, liczba tych płytek, których będę potrzebował do ułożenia podłogi w łazience, jest równa 165. No więc jaki jest wynik tego obliczenia? No a podsumowując to, co robiliśmy w tym filmie, tutaj mnożyliśmy lub dzieliliśmy liczby zadane z pewną ustaloną precyzją. Liczby, w których mieliśmy pewną ustaloną, zadaną liczbę cyfr znaczących. No i wtedy, kiedy dzielimy lub mnożymy takie liczby, to jest taka właśnie bardzo prosta zasada, że wynik mnożenia czy dzielenia nie może mieć więcej cyfr znaczących niż którakolwiek z tych liczb, której użyliśmy do mnożenia i dzielenia. Z dodawaniem i odejmowaniem jest trochę inaczej i tym zajmę się w następnym filmie.